Ja pierdolę. Wrzuciłem łom za drzwi, których nie da się otworzyć, więc super. Siema na maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny już odcinek z Hello Neighbor Alpha 2, czyli w nowej wersji Hello Neighbor. Ostatnio był stream, pierwszy dzień, kiedy wyszedł update, czyli we wtorek. I tam graliśmy trochę, przeszliśmy grę, wiem jak to zrobić. Zobaczymy, czy dzisiaj również mi się to uda, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak przejść, jakie tajemnice skrywa ta gra, to intro! Dobra, jako że całą historię widzieliście już w poprzednim odcinku, jeżeli jesteście ciekawi całej tej historii, co się zaczyna, jak się zaczyna i dlaczego się tak zaczyna, to oczywiście zapraszam was do obejrzenia poprzedniego odcinku. Odcinka, czy cokolwiek się nazywa. Tutaj jak zawsze nie możemy wejść. Ja już mniej więcej troszkę wiem. Gra naprawdę jest inna niż poprzednie, co dużo razy już wam mówiłem. On jest tam, dobra, więc ja nie chcę ryzykować zbytnio wyjścia do niego, kiedy on chodzi po głównym pokoju. Powiem wam w skrócie, jak można wygrać tą grę. Trzeba zejść do piwnicy, czyli do tego takiego, do tych drzwi, które są zabarykadowane deskami, mają na sobie kłódkę i wyglądają jak jakaś brama czasowa, czy cokolwiek, cokolwiek. Trzeba tam się dostać. Wiem mniej więcej, jak to zrobić. Zobaczymy, czy uda mi się to zrobić na odcinku. Pierwsze co, musimy wyłączyć prąd. Okej, goni mnie, goni mnie, goni mnie, tylko gdzie? Z której strony mi będzie gonił? Nie wiem. Ale tak samo, o, jest tutaj, dobra. Więc udało nam się wyłączyć prąd, więc będziemy musieli te wszystkie rzeczy robić po kolei, tak wiecie. Wybiegać, wracać, zdobywać item, wracać, zdobywać item i tak dalej, bo trzeba zebrać kilka przedmiotów, które są niezbędne do przejścia gry. Ale myślę, że damy sobie radę. Pierwsze co, musimy pójść po magnes. Magnes będzie nam potrzebny, żeby wydobyć łom? Nie, jak to się nazywa? To takie do otwierania kluczy. Chyba łom. Będziemy to potrzebowali bardzo, żeby otworzyć kolejne drzwi, w którym będzie coś kolejnego, ale żeby zdobyć magnes, musimy wejść na górę tego budynku. A żeby wejść na górę, trzeba otworzyć sekretne drzwi, które zaraz wam pokażę. Jak widzicie, tutaj coś jest. Widzicie, tutaj są schody. Tutaj też są schody. I tam właśnie, to są właśnie te sekretne drzwi. Kurwa, gdzie on był? Skąd mnie zobaczył? Nie wiem skąd mnie widział. Ale to są sekretne drzwi, do których trzeba wejść. Pierwszą rzecz potrzebną do wejścia do tych drzwi zrobiliśmy, czyli wyłączyliśmy prąd. Potem musimy włączyć generator mocy, który jest z tyłu budynku. Jak oglądaliście pierwszy odcinek, widzieliście ten generator przy tej budce takiej. Stoi taki generator prądotwórczy, nad którym zastanawiałem się, po co jest ten generator. Trzeba go włączyć, potem dźwignią, która jest na belce z tyłu budynku, trzeba otworzyć te sekretne drzwi i jak najszybciej pobiec do tych drzwi. Wtedy znajdziemy się na górze i tam będziemy mieli właśnie ten nasz magnes, więc zróbmy to. Musimy włączyć generator. Włączyć generator. Włączyć dźwignię, wbiec do domu. Jak najszybciej to musimy zrobić. I tu się otwierają drzwi, jak widzicie. Widzicie? Musicie przez nie przejść. Zaraz pojawią się następne drzwi, które będą was chroniły podczas gdy jesteście właśnie tutaj. Tutaj jest kruk albo wrona. Może wy będziecie mi potrafili powiedzieć, bo na live nikt nie potrafił tutaj ze mną uzgodnić, czy to jest... Czy to jest wrona, czy to jest kruk? Wydaje mi się, że to jest wrona, ale ona krzyczy, kiedy jesteście na górze i nie patrzycie na nią. Weźmy też miśka, bo wielu z was pisało, że może w tej grze będzie można coś zrobić z miśkiem, więc weźmy miśka. Niech wam też będzie. Misiu się może nam przydać. I tu jest magnes. Gdzie... Co jest? No tutaj raczej nie wejdzie, nie? Dobra, nie ma go tutaj. Ten cały czas tutaj nam bada różne rzeczy. Jestem ciekaw, co jest w tym pokoju. A, tu jest ten pokój, dobra. Zaraz wam pokażę, co jest w tamtym pokoju, bo do tamtego pokoju też będziemy musieli wejść. Ale po co to wam zaraz powiem, więc teraz tak. Jedyna opcja na wyjście stąd... Jezus, zamknij dupę, kruku, czy tam wrono. Jedyna opcja na wyjście stąd to wybicie szyby w oknie. Nie ma niestety innej możliwości wyjścia. Teraz tak, wyskakujemy tutaj. No, ojejku. Musimy wyskoczyć na dach, jesteśmy na dachu, więc jak widzicie już dużo się dzieje, dużo się dzieje. No i z dachu możecie sobie pooglądać, jesteście w miarę bezpieczni. Z tego co wiem, on nie ma jak wejść na dach. Byliśmy tutaj na lewie kupę razy, on ani razu nie wszedł na dach, więc raczej jesteśmy tutaj bezpieczni. Ojejku, utknąłem? Jak widzicie,
jest dziura w dachu. Nie wiem, jak można żyć, mieszkać z dziurą w dachu. Może w tych okolicach w Ameryce nigdy nie pada i jest bezpiecznie mu z dziurą w dachu, ale jak widzicie, tutaj bardzo dziwne rzeczy się działy, skoro on samochodem tak tutaj wjechał i tak dalej, i tak dalej. A więc musimy wejść do tego domku, ponieważ w tym, znaczy do tego pokoju, bo w tym pokoju jest karta. Jeżeli oglądaliście zwiastun albo pierwszy odcinek, to widzieliście, że na takim trailerze była karta. Ta karta jest do otwierania piwnic, czyli miejsca, do którego musicie wejść, żeby wygrać grę. Czyli do tego miejsca, gdzie nad tym miejscem jest napis exit. Do głównych drzwi, które musimy otworzyć, więc tą kartą musimy po prostu tą kartę mieć, więc musimy po nią zejść właśnie tutaj. Za pomocą tego magnezu ze schowka z tyłu domu musimy wyciągnąć łom. No właśnie, więc skoro wiecie, o co mi chodzi, teraz idźmy jak najszybciej do tyłu, bo wydaje mi się, że go tutaj nie będzie, więc będziemy w miarę bezpieczni. Jak widzicie, tam jest ten kluczyk, który musimy do siebie przyciągnąć, musimy go zabrać. I w znaczy, ja na live zrobiłem, wykorzystałem to do otwierania tej budki. Jednak przez to musiałem potem wykraść kluczyk z rąk naszego sąsiada, ale myślę, że zrobię tutaj w tej wersji to samo, po prostu wykradnę to stąd. I tutaj macie klucz francuski. Nie, to nie jest chyba klucz francuski. Po prostu macie klucz i macie strzelbę. Strzelbą, z tego co wiem, możecie go na chwilkę ogłuszyć. A Mati też mówił, że jest możliwość uśpienia go. Podobno w kuchni jest coś tam do usypiania. To można było wyciągnąć jakoś. Okej, nie trzeba tego wyciągnąć, tylko można wejść na dach. Dobra. Dzięki temu mamy jakąś tam drogę ucieczki. Nie do końca wiem w sumie, po co mam wchodzić na dach. Wejdę sobie na dach. I pokażę wam też taki mały easter egg. Tutaj jest okno, które można rozbić. Te okna można rozbić. Tutaj też. Właśnie z broni można rozbijać przy okazji okna i tutaj można wejść. Nie wiem, czy to do tego domku. Tak, do tego domku, widzicie? Tutaj można wejść. W tych pokojach nic kompletnie nie ma, ale tak czy siak, jest to jakiś tam easter egg. Pewnie większość z was nie próbowało wchodzić do tych okien. Bo w sumie po co wchodzić do tych okien, tylko że właśnie, jest czasem jest problem z wyjściem. W tamtym mi się udało, w tym, jeżeli mi się nie uda, to raczej się zabiję. Bo w sumie do tego pokoju nie wchodziłem, w tamtym, do tamtego wchodziłem. Kamera? No nie, nie wierzę, że nie wyjdę stąd. Dobra, chciałem wam pokazać pewne śmieszne rzeczy, a okazało się jak zawsze, że nie uda mi się prawdopodobnie stąd wyjść. Super! No nie wyjdę, utknąłem. Chciałem tutaj pokazać wam fajnego easter egga, aczkolwiek zablokowałem się, więc muszę zacząć od nowa. Zaraz do was wracam. No i dobra, jako że jesteście już tutaj i macie w sumie większość rzeczy, które są wam potrzebne, to wchodzicie do tego pokoju. Wchodzicie szybko pod łóżko. I teraz tak, tu jest jego but? Tak jest. I teraz z racji tego, że użyliście tego wytrych to się nazywa, że użyliście tego wytrychu do otwarcia tamtej budki, która w sumie nie była wam potrzebna, bo ani klucz, ani broń tak naprawdę nie jest wam potrzebna do przejścia gry. To teraz rozbijacie tutaj szybę i tutaj rozbijacie po prostu szybę, żeby on tutaj przyszedł do tego pokoju, bo jest wam bardzo potrzebny. Ja tutaj zrobię trochę burdel. Przyszedł i teraz tak, on ma przy sobie klucz, który będzie wam naprawdę bardzo, ale to bardzo potrzebny, tylko że poszedł już sobie. On jest tutaj i teraz tak, przytrzymujecie E. O nie, złapałem. Dobra, mniejsza. Chciałem przytrzymać E, bo tylko że mu się ten kluczyk jakoś tak zbugował dziwnie. Nie mogłem go wyciągnąć. Więc zrobimy to jeszcze raz. Wejdźmy pod łóżko. Znaczy, jest ten kluczyk. Przytrzymujecie E, żeby go zabrać. No ale nie, no nie mogę, bo jest to zbugowane. Muszę zacząć od nowa. No i co? No i co? Problem jest taki, że podczas zabawy z naszym sąsiadem wyrzuciłem wytrych i mam nadzieję, że on tam dalej jest, bo jak będę musiał od nowa zaczynać po raz tysięczny, to prędzej się pochlastam. Gdzie on jest? No nie ma go. Ja pierdniczę, muszę zacząć od nowa. Ziomek, wskocz. Poszedł tam. Teraz my tutaj otwieramy drzwi.
Bierzemy łom i uciekamy. I teraz tak, tym łomem będziemy mogli już usunąć deski z piwnicy i otworzyć piwnicę. Więc jesteśmy już blisko końca gry. Ojejku, aha, no właśnie, ale wrzuciłem łom gdzieś tutaj. Ja pierdolę. Wrzuciłem łom za drzwi, których nie da się otworzyć, więc super, więc nie mamy już łoma, więc nie uda nam się już przejść gry, więc zrobimy to w następnym odcinku. Na dzisiaj bardzo wam już dziękuję, mam nadzieję, że wam się podoba. A zostawcie po raz kolejny trochę łapek, mam nadzieję, że 700 to tak minimum dacie radę wbić, ale chociaż może nie dacie, kurde, nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy. A na dzisiaj to już wszystko, jak zawsze, że wam się spodobało, to zostawcie taki mały przycisk subskrybuj pod tym filmem, trzymajcie się, pa pa.